Siemaneczko wszystkim, z tej strony Faro, jak zawsze po mojej prawej znajduje się JJ. Cześć! Yo, witamy w kolejnym odcinku No Jam Rush. Skoro jest niedziela, możemy jak zawsze poprosić o kartę epicką. Otworzymy w dzisiejszym odcinku sobie również Clan Chesta. No i pokażę wam nową legendę, którą zakupiłem podczas streama. Ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy wasze fanarty. Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Moi drodzy, powiem wam szczerze, że w tym tygodniu to te fanarty tak zbytnio dupci to nie urywały. Były walentynki, trzeba było wymyślić coś związane z walentynkami, a tu takie, powiem wam, no nie za ciekawe to nieco niektóre. Ale skoro było ich mało, także te słabsze fanarty również dzisiaj będą pokazane na odcineczku. Pierwszy fanart został nadesłany przez... Żaku.pl. Jest to... Balon? Balon. No, kredka, mazaczek, no ładnie, no nieźle. Odbite, to jest najgorsze, że jest odbite. Mogę dać 6. Ja też, nie, ja daję 7. Justa dała 7, grubo idzie od samego początku. Dobra, to teraz sprawdźmy fanart numer 2. Od Marek220. Marek220. O! Tutaj coś już jest więcej. Powiększmy sobie to. What? Jest Farel na Sparkin, zoba. Opony Michelin, zoba. Michelin, osopony. A tam co jest napisane? Czekaj, przybliżymy jeszcze. Zostawcie suba. Stefano Mobil, co? Zoba! JJ w Flying. JJ w Flying Machine, co? Jakie ja mam włosy. Podobna, no i... No fajnie, no kurde, ze strzału do nas strzela. Czemu jestem akurat we Flying Machine? Bo jesteś taka malutka i tam się zmieściłaś. O, zostawcie suba. No stary, pomysłowość fajna. No... Śmieszne. No śmieszne, no... Kurde, mogę dać 8. Mogę dać 8, bo coś takiego, bo to jest naprawdę w porządku, w porządku. Ja daję 7 za pomysł. Za to, że Flying Machine ją wcisnąłeś. Tylko nie rozumiem, dlaczego Flying Machine jest mniejsza, jest na pierwszym planie. Powinno być troszeczkę odwrotnie. Dobra, lecimy dalej. Trzeci fanart? Trzeci fanart... Nadesłany przez Marcela. Marcel. Executone. By Marcel. By Marcel. 5 eliksiru, no tak spoko. Mordeczki, mam dla was zajebisty challenge. Kto narysuje Executonera na fanarcie, który był na samym początku, kiedy został wprowadzony do gry? On wyglądał całkiem inaczej, był taki z językiem porąbany, nie wiem czy kojarzycie. To jest początek 2017 roku, kiedy Executoner się pojawił w Clash Royale. Proszę narysować fanarta ze starym Executonerem. No, ja daję 7. Ja też 7. Lecimy dalej. Czwarty fanart już, wow. Adrian Pyrek. Adrian Pyrkens. O, zobacz, ty, ładny Jurassic dinozaur. Survival. Ładny dinozaur. Bicek coś tego. Trzyma ten karabin, bo to taki ciężki kałach. No ładnie. No ładnie, ci powiem, że to stary, możesz dostać w końcu 8. Ja też 8 daję, no. Ja też daję 8. No i super. Piąty fanart nadesłany przez... Kgame.pl. Kgame.pl. Hogrider na świni, ale czemu... Lat. Czemu ta świnia jest ucięta? Nie ma świnie, tylko pół jest świnia. A poczekajcie, zrobimy coś śmiesznego. Czekajcie. No. O, idealnie. Idealnie. Dobra, no fajne, no taki fanarcik ci powiem. 8. Ładny. Ja również dajesz 8. Ja też daję 8. Dobra. Okej, okay, fanart numer 6. Shotex. O. Fire Spirit. Pozdrow Lafarela i JJ. Bardzo ładny. Tylko mazakiem. Czerwony, nie? A tu musi chyba masak już zaczął kończyć, wiesz, i tak są takie prześwity. Później tak na język. Tak, na język i dalej. Albo po prostu światło się odbiło, jak robił zdjęcie. No, ładnie, daję 7. No ja dam 8, bo mazaków dużo to, stracił. Co mówiłeś, że dzisiaj takie słabe fanarty, jak wszystkie po 8. Dojdziemy do słabszych, spokojnie. Numer 7. Natalia samo 1. O, Natalia. No. I to są fanarty, zobacz, w końcu ktoś pomyślał. Patrzcie, by Natalka, wow. Lecimy od góry. Happy Valentine's Day. Lecimy od góry. Co to jest? Zostaw łapkę JJ Farela. Dart Goblin jako... Kupidyn.
No. Jako Kupidyn, tutaj Happy Valentine Day, co mamy? Chmurka taka... Chmurka z drzewkami serduszkowymi. JJ plus Farrell. O, ty masz takie włosy, no kredki chyba nie miała. Kitkę, tak. A, bo to czemne mam, dobra. Kitkę związane. Dobra, ja tam... Mi się podoba, mogę mieć takie włosy. Siedzimy sobie na księżycu. Na kocyku. Na kocyku, na księżycu. I są chmurki z tymi drzewkami dalej. Fire Spirit podpala te gałązki. Dalej lecimy. Tam jest miecz jeszcze. No i ta chmurka. Wodospad z chmurki. No ci powiem, no rewelacja. Mega. Dycha. Jesteś bardzo pomysłowa, jesteś tak. Bardzo kreatywna. Mimo, że nie jest tak jak nie wiadomo jak super narysowane, ale jest po prostu w tym... Coś takiego, że naprawdę fajnie na to się patrzy. Jest kreatywne. Bardzo mi się podoba. Dycha. Ja też daję dycha. Piąteczka, oby śliczne. Więcej takich fanartów. Oby więcej takich fanartów. Bierzcie przykład z Natalii. Ósmy fanart. Nadesłany przez Kenomka. Kenomek. O kurde. Nie wiem dokładnie co to jest. Podejrzewam, że Goblin. A tam tutaj jest Dart Goblin. Dart Goblin za twarzą Goblina. To chyba gdzieś jest w internecie coś takiego. Coś napisane. Karol 3, zostaw lajka. No, powiem ci, no dużo szczegółów. A to nie jest ten? Na arenie ta głowa? Głowa, no. Chyba głowa z areny, tak jest, stary. Dobrze na to wpadłaś, ci powiem. No to ci mogę dać 7. Mogę taka ci dać 7. Taka kamienna, nie? Ja też daję 7. Jakbyś bardziej ten ołówek przycisnął, albo kontury zrobił mazakiem, by to było to lepiej. Bo to takie bez wyrazu jest. Wygląda takie wszystko jednolite. Okej. Okay. I ostatni fanart. Nadesłany przez Nocną Furię. Nocna Furia. Co my tutaj mamy? Czekaj, to wyłączę. Jest! Zostaw lajka i suba. Fanart. Nie, myślałam. Fanart. Aha, fanart. Od Nocnej Furii dla Farrella i JJ. To jest Ice Wizard? Co mu się z bicepsami stało, że on taki chudy ma? To jest taki plackowaty Ice Wizard. Tak? No, taki placek Ice Wizard. No spoko. Śmieszny. 6. W rączce jaki ma ten. To płomyczek malutki. Ja daję 6. Też 6. No i okej, moi drodzy, to było na tyle. Starajcie się, bo niedziela już tuż, także nadsyłajcie na gamingwithfarrell@gmail.com openingi i fanarty, z pewnością coś Farrell wymyśli. No to teraz przechodzimy do openingu skrzynek. To co, JJ, czyń swoją powinność, otwieraj pierw silverki. Badumc. Tesla i Mega Minion. Super, Mega Minion, spoko. Okej, kolejny. Gold, muszkiederka i barbariansy. No. Krauna, tak jest. Gold, gemy. Archerki. Elitarni, 26. Fajnie. Jak z Krauna, to super. Mortar oczywiście. I Epic. I muszkieter. No niech będzie. Dobra, teraz sprawdźmy, co mamy w sklepie. O, właśnie, sklep jeszcze został. Gift, tak jest. Otwórz gifta. Gwarcy na poziom 3 możemy podnieść. Super, gwarcy mega karta, bo dostała buffa. Naprawdę super się nią gra. I co my tutaj mamy? Elitarni, Mega Minion i Dart Goblin. Elitarnych kupujemy, oczywiście. To na pewno. To jest Camon, bardzo dobry. Mamy zadanie, kart kolektor. 500 kart musimy skolektować. Mega Miniona nie kupujemy, ponieważ go jeszcze nie upgrade'ujemy. Teraz przejdźmy do openingu Clanchesta. Przecież jeszcze Clanchest został. Okej. Lecimy, może spadnie legenda. W tym tygodniu ja miałem na streamie legendę z Clanchesta, Justyna również i obojgu nam spadł miner. Po minerze i do domu. Może tutaj też będzie miner. Może i tutaj też będzie miner. Trzymamy kciuki za minera. Ice Golem. Giant. Ice Spirit. Bomb Tower. Elixir Collector. Zap i nie ma legendy, ale dobrze, że chociaż 194 zapa. Tak, super, po prostu zap jest bezbłędny. No dawaj. Rozwalcie dlaczego mnie. Dlaczego zawsze takie durne frizy, poisony albo klony spadają z Clanchestów? No, tak to powinno być, tak to powinno wyglądać, tak to wygląda. Nie ma legendy. Nie ma niestety legendy. Teraz, mordeczki, pokażę wam, jaką nową legendę kupiłem. Jest to Electrowizard! Dokładnie, jest to najlepsza, najbardziej ulubiona moja legenda. Dlatego musiałem ją kupić w sklepie przed nagrywaniem odcinka, ponieważ by zniknęła i dlatego nie było tego na odcinku. Gramy dzisiaj deckiem takim, jak wygląda. Jest w nim Giant, są Double Primesy, do tego jest Electrowizard, Ice Spirit, żeby kartę sobie skipnąć, do tego Mega Minion, Poison, no i Zap. Rzucamy Gianta, zanim leci któryś z Primesów, dokładamy Mega Miniona. Jeżeli starczy eliksiru, na to wszystko Poison. Powiem wam, że zagrałem parę takich rozgrywek i bardzo fajnie to wyglądało.
Tu mam przykład Victory. Tutaj przegrałem, ale ten gościu miał 3000, to tak jak my teraz. No i tutaj też gościowi żeśmy włożyli na trójeczkę. Bardzo fajnie. Dobra, to może JJ jako pierwsza, czy ja jako pierwszy? A on nie ulepszył żadnych kart? A właśnie, jeszcze mieliśmy ulepszyć karty. Powiem wam tak, że... Zobacz, że mamy tylko 4000. I mi się wydaje, że Mega Minion zasługuje na ulepszenie, bo to jest naprawdę dobra karta. Chyba, że chcesz, możemy go ewentualnie zmienić na... Minionki? Na minionki w deku. No, można spróbować tym item. Dobra. Zagrać. No to zagrajmy na początku z minionkami. To ty pierwsza z minionkami. Jedziesz! Okej. Okay. Ja mniej więcej będę ci tłumaczył, bo Justa nie grała jeszcze tym dekiem. Ale na spokojnie powinno nam się udać. Giant za King Tower. No, czekamy do full eliksiru. Okej. Okay. Boom. Badum bis. Teraz tak, skipnij sobie tego Ice Spirita za Gianta, tak jest. Do tego Dark Prince'a dajmy. Mhm. I teraz tu na Witchkę i na King Tower złap Poison. Jeszcze nie za szybko. Właśnie o to chodzi, że nie teraz. Jeszcze troszeczkę za szybko, jak ten Giant dopiero wejdzie na... Dorzuć miniony może, co już? No, ale... Bandytkę ma. Pamiętajmy, że ma bandytkę. No to Elektro Wizard? No, chyba musisz już. Ice Spirit, tak, na Hoga. Dobrze, dobrze. Zap! Dobra, zabił go. Zabił się sam Ice Spirit przecież. Dobra, na spokojnie, bez błędów. Czekamy na full elixir. Dopiero jak Giant wyjdzie na posesję jego, okay. Na jego plac, to dopiero rzucamy poison. Od nowa? Tak, Giant za King Tower. To samo combo w kółko. Dzięki za kibicowanie. O, pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz nam kibicują. Piąteczka. Idzie znowu Witchka. Ja bym dał znowu Dark Prince'a. Jeszcze nie. Niżej trochę. Dobra. Okej. Okay. No i teraz do tego mega minionek, tak? I już teraz, dobrze? Jeszcze niżej do tego poisona. Niżej, okej. Okay. Tak, żeby ten poison delikatnie haczył na tower. No i dobra, co my tutaj mamy? Znowu... No tak średnio, nie? Zaraz znowu hop poleci. Bandytka, Ice Spirit. Dobrze. Zap, dobrze, hop, pięknie. Zobacz, jak ładnie się obroniliśmy. Gramy dalej. Teraz będzie podwójny eliksir. Teraz będzie podwójny eliksir. Również dawaj Gianta za King Tower. Niech on sobie powolutku idzie. Ale teraz zagramy mu również Dark Prince'a. Poczekaj. Dobra, Dark Prince. Dobra. Electro Wizarda teraz dodaj. Dobrze. I drugiego Prime. I Poison teraz na to wszystko. Tak, jeszcze wyżej. O, tak o, dokładnie tak. I Ice Spirit. Dobrze, piękny Poison, widziałaś? I Gianta może dorzuć, co? Tak jest, dorzuć drugiego Gianta. Zobacz, co się dzieje. I teraz Prince. Poczekaj. 5 Prince. Pięknie. Ale ładne combo, żeś stworzyła. Super. I Poison. Niech to wszystko zgniecie, bo on zarzuci skarmi i będzie problem. O, widziałaś? Rzucił skarmi, tak jak powiedziałem. GG. Naprawdę mega deck. Tylko bądźcie cierpliwi. I czekajcie do podwójnego eliksiru. Tak jest. Łatwo jest się obronić. Jak widzicie, Electro Wizard mega robi robotę. W tym deku. Super, GG. Jak na pierwszy raz, to spoko. Ja dzisiaj, od wczoraj gram tym dekiem i powiem wam, że naprawdę fajnie się spisuje. Sprawdźmy, co piszą na czacie. Nagrywamy. Dawajcie kibicować. Okej. Okay. Słuchaj, możemy poprosić o epic karta. Ja bym może poprosił o tego Prince'a? Czy tutaj... Ulepszamy sobie inny deck. Executonera może, co? Dociągniemy na tą czwórkę. Tak, bo Executonera rzadko można w ogóle trafić gdziekolwiek. No, trafić Dobrze, skrzynki. No to wylosujmy sobie Exe. Wybierzmy sobie Exe. Request. I oni nam go dadzą. Dobra, i tak nie mamy teraz pieniążku, nawet żeby go ulepszyć. Grasz teraz Mega Minionem, czy... Ajajaj, Mega Minion. Za późno. Andrew Clan, Stefan. Sorry Stefan. Sorry Stefan, może być win. 9 poziom. A więc tak. Dwie osoby nas oglądają, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja najbardziej się boję, jak taka właśnie osoba ma już wymaksowane karty. Wtedy jest naprawdę mega ciężko to obronić.
Ta arena 10 już nie jest taka, ci powiem, popsiu, bo jest naprawdę już dosyć ciężka. O nie, mogłeś dać poison. Mogłem dać poison, ale Ice Spirit nie doskoczył? Zabili go od razu. No ale dobra, nie jest źle. No jest prawie porówno. Nie jest tragicznie. Dark Prince jeszcze idzie? Link. Dojdzie? Ach. Ma skeleton armii. Dobrze, że wiem, że ma skeleton armii. Dobra. To tutaj się powinno... Miniony! Kurczę. No miniony też by było słabo, wiesz? Ten Electro Wizard powinien być, ale był zakopany. Pojedziemy teraz combo z tej strony. Z drugiej? Tak, tutaj ewentualnie z prawej możemy go zaskoczyć, rzucić Prince'a minionki. Uważaj! No widzę, widzę. Tu będzie powierzy. Dobra. On da teraz skarbi, wiesz? Poisona, trzymaj, bo on da miniony. O. Mega Knight. No. Jaki on ma ciężki deck w ogóle. To super Mega Knight. Goblin Gang ma jeszcze, dobra. Ja teraz dałem poison, ponieważ ten Dark Prince prawie wykończył tego Mega Knighta. Patrz na to. Jeszcze skipa takiego. On nie dojdzie. I patrz, ładnie żeśmy mu spuszowali. 750 zostało, ten miner nas dojedzie. Tutaj musisz już odpuścić. 5 osób. Odpuszczamy, dokładnie. Ja bym zagrał znowu teraz combo takie same z tej. Tam ewentualnie zawsze może dojść Prince, wiesz? No zaraz wyjdzie golemem gdzieś. Wiem. To jest double elixir, no. Dawaj, rzucaj z drugiej Dark Prince. Zap, Ice Spirit, Dark Prince. Dobrze, dobrze, pięknie. Mega Knight zdążył dojść, ale ten Giant powinien to spuszować, czy nie spuszuje tego? Patrz, ale cwaniaczek. No cwaniaczek miniony nam się trafił. Miniony tak słabo by było, wiesz? Bo leciała ta baryłka. I czy teraz Farolowi się uda? Poison! 10 sekund. Poison, zap! Poison! Prince, nice! Yes. Udało się. Teraz ryzykuję. Ryzykuję szybko. Gianta gram. Nie ryzykuj, bo jest dużo czasu. No nic, a dobra, on dał... Nie, nie. Poison. Poison! Poison, Dark Prince, nie! Nie! Po nas! Będzie po nas, czy nie? No, po nas. Kurczę. Mało brakowało, było... Powiem wam, mówiłam, o mały włos, o mały włos, zap! Ice Spirits! No! Ale wjechał, ale wyrównana walka, fajne, fajnie, fajnie się grało. Wiadomo, tu już będą się porażki zdarzały, ponieważ tu już jest, no, nie są przelewki, tak? 395 kart kolektor. 395 kart kolektor, no, spoczy. Teraz weźmy sobie mega minionka. Ulepszasz go, czy nie? Ulepszymy mega miniona na poziom 6. Dzięki temu zdobędziemy troszeczkę jeszcze expa i będziemy mieli poziom dalej 8. Dalej 8, niestety dalej 8. Dobra, jedziemy jeszcze jedną walkę. Jeszcze raz ja zagram, co? Bo przegrałem, to jeszcze raz zagram. Później Justyna zagra. Omelsa z Clan. Ale jest 10 poziom. Jest 10 poziom, mamy 8 i powiem wam, że to... Znowu golem! Że to raczej już... Nie, na trzeci ma tylko golema. Zrobię mu takie coś. Zaskoczymy go, postaramy się bynajmniej. Dobra, tam wjechał, okej. Musimy zagrać, wiesz, że musimy zagrać tutaj Gianta, tu Electro Wizarda. Albo nie, tak, Electro Wizarda, niech to zabije. Niech zabije support. Ponieważ później jak tego golema zabije, no to będzie już całkiem zadyma tutaj pod chatą. Ale tak, może się właśnie tutaj uda jeszcze. Ice Spirit, idź! Dobrze, coś tam zabił. Ile ten Ice Wizard ma życia? Przepraszam państwa. Sparki. No! Frajerze! Właśnie się, właśnie takich osób się na tej arenie boję, gdzie on mam na dwa pierdnięcia ze Sparkiego mnie. On miał na drugim Sparkiego i na drugim Wizarda. Tak jest. I na drugim Electro Wizarda. Patrz, co ten Electro Wizard robi? No, zamiata, nie?
Co mogę powiedzieć? Zamiata. Electro Wizard po prostu zamiata. My idziemy z Giantem na spokojnie. A myślałem, że ten golem to tak będzie, wiesz, hop-siup, śmiesznie. A ty widzisz, jednak jest pod góreczkę. No, znowu to samo. Nie wiem, co tutaj zrobić. Prańsa daj. Nie z tej strony. To już byliśmy po tej wieży. To pójdziemy na trójkę, nie? Albo oni pójdą. Albo oni pójdą na trójkę. Dobra, patrzcie, Ice Spirit tam doskoczył. W miarę spoko. Dajmy tutaj Gianta. No, to... Nie. Tutaj będzie raczej, wiecie co? Ponos. No jest mega turbo ciężko. To bolało. To bolało. Okej, szybka rozgrywka przegrana, no powiem wam, ciężko. Ciężko, wiadomo, karty nieulepszone, już wysoka arenka. Teraz zagra Jasta. I zobaczymy, jak to jej pójdzie. Może jej pójdzie lepiej niż mi. Farelka, dwie przegrane. Giant. Tak, gramy standardowe combo. Dziewiąty poziom, no to może tym razem się uda. Diabolus. Diabolus, no. Bomber. Dark Prince, no gdzieś tak niżej, nieco tak niżej. O, 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 żeby on przypadkiem nie wyprzedził tego Gianta, wiesz co? Ja bym dał teraz zaraz Poisona na Wizarda, niżej troszeczkę trzeba było jeszcze dać tego Poisona. No właśnie. Czy zginie Wizard? Zginął Wizard, spoko, Ice Spirit. Co ja mam zrobić? No, sam nie wiem. Elitarnik z bombą jakoś wykończ. No trochę nas zjechali trochę tymi e-barbami. Czemu my nie mamy e-barbów? Mamy. Na dziewiątym bodajże chyba już. Dobra, jedź z kombo z lewej. Tym samym, tak? Tak, 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 Giant. Pięknie, Giantik. No, dawaj. I co? Skipnij Ice Spirita. Niech sobie na pewno? Idzie za nim. Tak, niech sobie idzie za nim. Do tego damy Double Prime. Nie, Prime'sa zwykłego. I Poison. Tylko tak zrób, żeby Tower ledwo złapał. O, 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 dokładnie tak, dobrze. Dobrze, dobrze. I trzymaj zapa, bo zaraz coś poleci. No, no zapuj to tak, okej. Nie bardzo. Trochę te barbariansy nam jednak robią, powiem ci, pod górkę. Rozbije to? Rozbił, super, czyli wiemy, że musimy grać Prince'a, wiesz za nim, ponieważ... Teraz co? Dark Prince. Ice Spirit. Dobrze, dobrze, dobrze. Hit Ice Spirit. To mamy na Poisona, to już mamy na Poisona, czyli teraz spokojnie Gianta postaw gdzieś tutaj, niech on tu już nam defensywę robi. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, o, myślę, że już. Chyba dojdzie, co? Do mostu? Czy nie? Nie, Electro Wizard na to jednak. Poison i Dark Prince, Dark Prince, szybciutko. Za nisko, trzeba było te barbariansy odciągnąć, tym, że na Poisonie stały, rozumiem? Gdzie on biegnie? Już myślałam, że on naokoło pobiegnie. Prince, dobrze, 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 dawaj, dawaj! Tylko nie mojego Ice Spirita! Uważaj, bo przecież Poison rzuć na świeże. Aj, aj, aj. Giant, Giant, Giant. Zapa na Tower, zapa, zapa na Tower! Gramy dalej, graj, kobieto, skup się. No skupiam się, ale nie, nie widzę. Widzisz, co tu się Dark dzieje? Dark Prince'a rzucaj. Nie. Dawaj, graj, 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 graj. Ty widzisz, co tu jest? Aj, aj, aj. Mało brakowało, powiem wam, zadymka niezła. Miniony muszą być za tego mega miniona. Tak? No, on się nie nadaje. No dobra, to weźmiemy teraz minionki. I jeszcze raz, bo zadyma była za duża. Dobra. Teraz gra Farel. Nie ma Gianta? No, dalej nie ma Gianta. Ała! Trzy muszkieterki, na Poison trzeba zrzucić. No to nic nie zrobimy innego, na to później trzeba zrzucić Electro Wizarda, co nie? Tak. Nie, nie trzeba.
Dobra, dwa razy zaatakowały, trudno. No! 10. poziom. Wyczuwam golema. Wyczuwam golema, no. Chyba, że z pompką wyjdzie. Nie, giant. On gra giant T. Kurczę. Kurczę. Chyba Prince, nie? Electro Wizard. Prince, no. Electro Wizard, skip, fire spirita. W środku. Tu by się przydał ten taki właśnie poison. Co? Nie trafiłem, wieżę. No, rewelacja. Rewelacja. Trafiłem, nie. Nie trafiłem. Ale... żem się zagapił. Dobrze, że chociaż ta łyczka zginęła. Musimy zrobić tak. O nie, jednak chyba nie tak. Dobrze jest. Dark Prince, niech mu przypieprzy. No. Dobrze, dobrze. Dajcie teraz jakieś... No teraz do trzy muszkieterki. Nie. Nie, Fire Spirit dał. Bum! Yes. Pięknie. Nie! Raz, dwa... zap. Jeszcze mu przypieprzy? Nie. Tylko wiesz, o co chodzi teraz? Teraz trzy muszkieterki pójdą przed to, albo za to. Teraz pójdzie moja droga... Poison. Giant przed to. Mówiłam, mówiłam. Jest! Udało się! Jest! Dobra! Lamus! Pięknie! Na spacer! Ale weź tam tego wizarda! Jeszcze mu dam tego! I miniony! Spowolnię go! I se doszedł! Oh no! Dobra, tu niech się Prince na niego najeżdża, bo tam zaraz będzie gruba zadyma! Uważaj, bo tu przyjdą zaraz trzy muszkiety. Wiem, mam... mam... O, nie, Wizarda mam jak coś. Giant na Gianta, no co? Six, five, four, three, two i zap tower and up. Dobra, moi drodzy. Powiem wam, spisuje się naprawdę ten deck, jest fajny, well played, tylko wiecie, jeżeli traficie na osobę, która ma naprawdę wymaksowane karty, na przykład jak trafisz na takiego Diabolusa, który miał rekord ile? 3200, no to jeszcze nie ma takiego szału. Ten co 3300, no ale widzicie, miał legendy na drugim poziomie, a wy jesteście... a wy gracie No Jam Rush, czyli nie kupujecie gemów, jest naprawdę ciężko. My dziękujemy jeszcze raz wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę dla mnie i dla JJ, a my się widzimy już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć! Cześć.